Freja nawiedzała obu tych mężczyzn jak jakiś duch wszechobecny, jak gdyby była jedyną w świecie kobietą. Jasper miał wciąż w pamięci jej poważne upomnienia, by przestrzegał rozwagi i przezorności we wszystkich czynach i słowach, gdy się znajduje z dala od niej. W chwili tego zupełnie nieoczekiwanego spotkania poczuł na uchu jej oddech. I wspomniał, jak w ostatniej chwili szeptał mu śpiesznie pożegnalne przestrogi, zakończone na wpół żartobliwym. Pamiętaj, mały, nigdy bym ci tego nie darowała. Czuł także na ramieniu krótki uścisk jej ręki, na który odpowiedział spokojnym, pewnym siebie uśmiechem. Hemskirka nawiedzała Freya w sposób zupełnie odmienny. Nie słyszał szeptów, za to prześladowały go obrazy. Widział dziewczynę zawieszoną u szyi nędznego włóczęgi, tego włóczęgi, włóczęgi, który odpowiedział właśnie na jego okrzyk. Widział ją skradającą się boso przez werandę i te jej wielkie, jasne, szeroko rozwarte oczy, pragnące spojrzeć na bryg, na ten bryg. Gdyby choć krzyknęła, gdyby go zwymyślała, ale ona po prostu odniosła nad nim triumf. To wszystko. Zwiedziony, wierzył w to niezachwianie, znieważony, uderzony, wyśmiany, bez miłosierdzia. Ci dwaj ludzie, nawiedzani przez Freję z siedmiu wysp tak odmiennie, nie byli sobie równie jako przeciwnicy. W głuchej, sennej ciszy, która zawisła nad obłokrętami, w świecie to tylko z wiewnym snem się zdawał, Łódź z jawajskimi wieślarzami przecięła ciemny szlak wody i podpłynęła do brygu. Siedzący w niej biały podoficer, prawdopodobnie artylerzysta, wspiął się na pokład. Był to krępy człowiek o okrągłym brzuchu i zasapanym głosie. Nieruchoma, tłusta twarz zdawała się martwa w świetle księżyca. Grube ramiona zwisały, odstając od tułowia, jak gdyby był wypchany. Przebiegłe małe oczka połyskiwały niby kawałeczki Miki. Łamaną angielszczyzną zwrócił się do Rzeszpora z żądaniem, aby kapitan zjawił się na pokładzie Neptuma. Rzeszpor nie oczekiwał czegoś tak niezwykłego. Po krótkim namyśle jednak postanowił nie okazać ani zniecierpliwienia, ani nawet zdziwienia. Rzeka, z której wracał, była przez parę lat widownią politycznych zaburzeń i wiedział, że jego wizyty w tych stronach wzbudzają pewną podejrzliwość. Ale niewiele sobie robił, z niezadowolenia władz tak strasznych dla starego Nelsona. Przygotował się więc do opuszczenia brygu. Schulz poszedł za nim aż do burty, jakby chciał mu coś powiedzieć, lecz koniec końców stanął przy nim w milczeniu. Jasper przełażąc przez burtę zauważył jego trupio bladą twarz. Oczy człowieka, dla którego bryk stał się wybawieniem i ucieczką przed skutkami jego dziwacznej psychiki, te oczy patrzyły w Jaspera z niemym, błagalnym wyrazem. A cóż tam znowu? spytał Jasper. Chciałbym wiedzieć, jak to się skończy rzekł właściciel przepysznego głosu, którym urzekł nawet trzeźwą freje. Ale gdzież się podział jego dźwięk czarowny? Słowa Szulca zabrzmiały jak krakanie kruka. Ten człowiek knuje coś złego! zawołał Szulc rozpaczliwie. Knuje coś przeciwko panu, panie kapitanie, ja to czuję i. tchu mu zabrakło. Od niepojętego wzruszenia. Dobrze, dobrze, panie Szulc, nie dam mu okazji do zaczepki. Uciął krótko Jasper i zszedł do łodzi. Na pokładzie Neptuna, Hamskirk stał z rozkraczonymi nogami w zalewie księżycowego światła, a tramentowy cień padał od jego postaci w poprzek rufy. Na Jaspera nie poruszył się wcale, tylko uczuł w piersi, jak gdyby dźwigające się morze. Jasper czekał w milczeniu. Znalazłszy się przed sobą twarzą w twarz wpadli od razu w zwykły ton swych przypadkowych spotkań bungalowie starego Nelsona. Ignorowali się wzajemnie, najzupełniej. No Hamskirk posępnie, Jasper z idealnie bezbarwnym spokojem. Co się dzieje na rzece, z której pan wraca? spytał porucznik prosto z mostu. Nie wiem nic o żadnych zamieszkach, jeśli to pan ma na myśli, odrzekł Jasper. Władowałem tam pół ładunku ryżu, za który nie dostałem nic w zamian i odjechałem. Ustał tam teraz wszelki handel, ale za jaki tydzień pomarliby z głodu, gdybym się nie zjawił. Wścipstwo, angielskie wścibstwo, a przypuśćmy, że te łotry nie zasługują na nic więcej. Widzi pan, tam są kobiety i dzieci, zauważył Jasper spokojnym głosem. A! a. Kiedy Anglik opowiada o kobietach i dzieciach, można być pewnym, że jest w tym coś podejrzanego. Trzeba będzie zbadać pańskie sprawki. Czy mam z tego wywnioskować, że bryk jest zatrzymany? Hemskirk przyszedł do siebie w przypływie złośliwej satysfakcji. Tak, będę go holował do makasaru. O legalności tego czynu zadecyduje sąd. Rzekł Jasper z udaną obojętnością, widząc, że sprawa staje się poważna. O, tak, sąd, naturalnie. A co się pana tyczy, to zatrzymuje pana tu, na okręcie. Kamienna nieruchomość Jaspera zdradziła jego przerażenie wobec grożącego mu rozstania z brygiem ale trwało to tylko chwilę. Odwrócił się i krzyknął w stronę brygu. Szulc odpowiedział Słucham, panie kapitanie! Przygotujcie się do przyjęcia liny holowniczej. Zabierają nas do makasaru. Wielki Boże, i dlaczego, panie kapitanie? Przypłynął słaby okrzyk pełen trwogi. Przypuszczam, że przez uprzejmość, odkrzyknął ironicznie Jasper z niezwykłym spokojem. Mogła nas tu chwycić cisza i unieruchomić na całe dni. No i przez gościnność. Jestem zaproszony do pozostania tu, na kanonierce. Głośny krzyk rozpaczy był odpowiedzią na te wiadomości. Jasper pomyślał z niepokojem. Ten człowiek ma doprawdy zupełnie rozklekotane nerwy i wpatrzył się w bryk z nowym uczuciem przygnębienia. Myśl, że jest z nim rozłączony, po raz pierwszy od chwili, kiedy się zetknęli, wstrząsnęła aż do najgłębszych podstaw jego siłą woli, ukrytą pod pozorną lekkomyślnością. Przez cały ten czas nie poruszył się ani hemskirk, ani jego atramentowy cień leżący na pokładzie. Wyślę na wasz statek załogę łodzi z oficerem oświadczył, nie zwracając się w szczególności do nikogo. Jasper, oderwany od kontemplacji swego brygu, odwrócił się i beznamiętnie, prawie bez wyrazu w głosie, zaprotestował przeciw takim poczynaniom. Pan protestuje mm, mruknął Hemskirk. I trwał jeszcze chwilę bez ruchu, z szeroko rozstawionymi nogami i opuszczoną głową, jakby studiował własny cień zabawnie rozcięty. Potem skinął na opasłego artylerzystę, który stał nieruchomo w pobliżu, niby wstrętny, wypchany okaz tłustego człowieka o martwej twarzy i błyszczących oczkach. Artylerzysta podszedł i stanął na baczność. Udarz się pan na bryk z załogą jednej łodzi! Ja, yeah, major. Jednego z ludzi przeznaczysz pan do sterowania brygiem przez cały czas, ciągnął Hamskirk, wydając rozkazy po angielsku, prawdopodobnie ku zbudowaniu Jaspera. Zrozumiano? Ja, yeah, major. Pozostaniesz pan na pokładzie z pełną odpowiedzialnością. Ja, yeah, Major. Jasper doznał uczucia, że razem z dowództwem nad brygiem wyrywają mu serce z piersi. Hamskirk zapytał teraz z zupełnie innym tonem: Jaką broń macie na statku? Dawnymi czasy, statkom handlującym po chińskich morzach, wolno było posiadać pewną ilość broni palnej dla celów obronnych. Jasper odpowiedział: Osiemnaście karabinów z bagnetami, które znajdowały się na statku, gdy kupiłem go cztery lata temu. Zadeklarowałem je w swoim czasie. Gdzie są złożone? W kabinie, na dziobie. Mój pierwszy oficer ma klucz. Zabierze je pan, rzekł Hemskirk artylerzysty. Ja, ma her. Dlaczego? Co pan chce przez to dać do zrozumienia? Wykrzyknął Jasper, po czym zagryzł wargi. To potworne, mruknął. Hemskirk podniósł na chwilę ciężki, jakby cierpiący wzrok. Możesz pan odejść. Rzekł do artylerzysty. Tłuścioch zasalutował i oddalił się. Podczas następnych 30 godzin holowanie zostało raz przerwane. Z brygu dano sygnał powiewając z dziobu flagą i kanonierka stanęła. Oficer, wyglądający jak okaz źle wypchanego człowieka, wsiadł do łodzi i dostawszy się na pokład Neptuna. Pośpieszył wprost do kabiny dowódcy. Przy czym rugał oczkami, zdradzając niezmierne poruszenie tym, co miał do zakomunikowania. Siedzieli czas jakiś zamknięci, podczas gdy Jasper, stojąc u tylnej burty, usiłował wypatrzyć, czy na brygu stało się coś niezwykłego. Ale wszystko zdawało się być w porządku. Mimo to czatował na artylerzystę i choć starał się unikać rozmowy z kimkolwiek po rozprawie z Hamskirkiem, zatrzymał Holendra wracającego na pokład brygu i spytał o zdrowie pierwszego oficera. Nie czuł się dobrze w chwili, kiedy opuszczałem statek, objaśnił gruby chorąży, który trzymał się prosto, jakby wysiłek dźwigania przed sobą wielkiego brzucha wymagał sztywnej postawy. Z trudnością zrozumiał o co chodzi. Ani jeden rys jego twarzy nie zdradził najlżejszego ożywienia. W końcu jednak zamrugał szybko oczkami. O, ja! Pierwszy oficer, ja, ja! Ma się bardzo dobrze, ale, mein Gott, on jest bardzo zabawna człowiek! Jasper nie uzyskał dalszych wyjaśnień, ponieważ artylerzysta wsiadł śpiesznie do łodzi i powrócił na pokład brygu. Pocieszał się jednak myślą, że ta niemiła, idiotyczna przygoda prędko się skończy. Redem Makasaru widać już było w oddali. Hemskirk minął Jaspera, zdążając na pomost. Po raz pierwszy też rzucił mu przeciągłe spojrzenie, przy czym zatoczył oczami tak śmiesznie i dziwacznie. Jasper i Freya już dawno zgodzili się co do jego śmieszności i tak ekstatyczna szczęśliwość biła z jego twarzy, jakby się rozkoszował jakimś smakowitym kąskiem. Jasper nie mógł się powstrzymać od szerokiego uśmiechu, lecz już po chwili zwrócił się znów w stronę swego statku. Widzieć Bryk, swój skarb ukochany, ożywiony blaskiem duszy Frey, tę jedyną w świecie ostoję dwojga ludzi bezpieczną przystań miłości. Towarzysza przygód, dzięki któremu mógł swą cichą i czarowną Freja, przycisnąć do piersi i uprowadzić na koniec świata. Widzieć ten przepiękny statek, godne wcielenie jego dumy i miłości, widzieć go na uwięzi u końca liny holowniczej, nie było doprawdy miłym przeżyciem. Było w tym coś z nocnej zmory, jakby się Jasperowi zwiedział we śnie dziki ptak morski, spętany łańcuchami. Lecz na już innego miał patrzeć. Chwilami piękność brygu, przenikała mu wprost do serca z siłą zaklęcia, tak iż wręcz zapomniał, gdzie się znajduje. A przy tym owo poczucie wyższości, którym przepaja młodzieńca wzajemność ukochanej ułuda tkliwe spojrzenie kobiecych oczu unosi go tam, gdzie los już nie sięga. pomogłem mu po pierwszym wstrząsie stawić czoło przeciwnościom z wesołą pewnością siebie albowiem cóż złego może się przytrafić wybranemu Freyi. Miało się już ku zachodowi. Słońce znajdowało się z tyłu, za obu statkami, dążącymi ku portowi. Żart Karalucha prędko się skończy, rozmyślał Jasper bez wielkiej nieprzyjaźni. Jako marynarzowi oznajmionemu dokładnie z tą okolicą świata, dość mu było rzucić okiem, aby przekonać się, jaką drogą podążają. Oho, pomyślał, kierują się przez Spermondy pasażerzy. Za chwilę wymienimy rafę tamisy, i wpatrzył się znowu w swój bryg. Tę ostoję materialnego i moralnego istnienia, która wkrótce znajdzie się znów w jego mocy. Na spokojnym, jak sadzawka, morzu ciężka, gładka fałda żłobiła się i odpływała z obu stron kadłuba brygu, bowiem potężny Neptun. Holował z wielkim pośpiechem jako zakład. Na dziobie Bonita pojawił się holenderski artylerzysta wraz z paru innymi ludźmi. Stali, spoglądając ku wybrzeżu, a Jesper pogrążył się znów w miłosnym zapamiętaniu. Nieoczekiwanie wstrząsnął nim głęboki gwizd parowej syreny na kanonierce. Rozejrzał się powoli, skoczył z miejsca jak błyskawica, sadząc ku dziobowi wzdłuż pokładu. — Wiedziecie na rafę tamisy! — wrzasnął. Hemskirk. Stojący wysoko na pomoście, rzucił w tył przez ramię ciężkie spojrzenie. Dwóch marynarzy obróciło koło i Neptun. Oddalał się już szybko od krańca bladej wody, kryjącej niebezpieczeństwo. Ach, w samą porę, Jasper odwrócił się natychmiast, aby spojrzeć na bryk, zanim zdał sobie sprawę z tego, co się dzieje, znać zgodnie z rozkazem Hemskirka, wydanym poprzednio artylerzyście, na dźwięk Syreny rzucono linę holowniczą. Nie zdążył krzyknąć ani się poruszyć, gdy ujrzał bryk na swobodzie, mknący ukośnie do rufy kanonierki z całym nadanym mu rozpędem. Ścigał jego piękną, zwiewną postać oczyma rozszerzonymi niedowierzaniem, zdziczałymi od zgrozy. Krzyki na pokładzie pędzącego brygu doszły go tylko jako okropny, niewyraźny pomruk pośród łoskotu krwi walącej do uszu. Bryg mknął, wyprostowany, pełen życia i niezrównanego wdzięku, rozwijając w tym strasznym popisie cały dar swojej szybkości. Mknął, dopóki gładka tafla wody przed dziobem nagle nie zapadła się. Jak gdyby niczym wessana w głąb, a wtedy stanął z dziwnym, gwałtownym drżeniem topów. Pochylił nieco wyniosłe maszty i zastygł bez ruchu. Stał tak na rafie, podczas gdy kanonierka Neptun, zatoczywszy wielki krąg, ruszyła pod pełną parą ku Spirondę Passage, kierując się ku miastu. Stał bez ruchu, bez najbliżejszego ruchu, a w jego pozie było coś złowieszczego i nienaturalnego. W jednej chwili ogarnęła go pod zalewem słońca subtelna melancholia rzeczy tkniętych zagładą. Był tylko plamą w pustce przestrzeni. Samotny już i opuszczony. Trzymać go! wrzasnął głos z pomostu. Jasper rzucił się ku swojemu brygowi w ślepym porywie, jak człowiek rzuca się naprzód, aby chwycić w ramiona żywą, dyszącą ukochaną istotę i ocalić ją od zagłady. Trzymać go! Trzymać go mocno! Darł się porucznik u szczytu pomostowego trapu, a Jasper mocował się jak oszalały bez jednego słowa. Widać było tylko jego głowę nad falującą kupą marynarzy Neptuna, którzy rzucili się na niego posłusznie rozkazowi. Trzymać! Za nic nie chcę, żeby ten człowiek teraz się utopił.